Do nadmorskiej miejscowości Santa Marta zostało nam jeszcze około 200 km. I co? Tyle. Tyle i tyle. Więcej dzisiaj nie gadamy, zmęczeni jesteśmy trochę. Dominika mi podpowiedziała co i tyle. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę, że nie kłamiemy. Santa Marta prosto. W Kolumbii obowiązuje prawo dżungli. Kto ma większy samochód, ten decyduje o pierwszeństwie. Jakość jezdni nie najgorsza, chociaż widzicie, bywa dość wyboiście. Kierowcy ciężarówek się bardzo rozpychają, jeżdżą środkiem jezdni. Czasami zjeżdżają na pobocze, mają ogromne koła, wielkie opony, ale obawiają się każdej małej dziurki. Przy drodze gęsto rozstawione są różnego rodzaju znaki drogowe. Nie wiadomo, co oznaczają, jakieś kropeczki z kółeczkami. Naprawdę trzeba być bardzo domyślnym, żeby zrozumieć, co autor znaku miał na myśli. Nam najbardziej spodobały się te z lokalnymi zwierzętami. Udało nam się dzisiaj kilka upolować. Oto nasza kolekcja.